Witajcie moi drodzy w nowym filmiku i dzisiaj będzie o włosach, a dokładnie o moich włosach. Dopytujecie, więc czas przedstawić wam moją aktualną pielęgnację. Tak jak zawsze, zacznę od tego, że mam włosy długie, jak widzicie, farbowane. Jestem naturalną blondynką i kolor włosów, który widzicie, jest to odcień czekoladowego brązu. Farbuję włosy w domu, robię odrosty raz na 3 tygodnie farbą Marion Natura Styl numer 623, właśnie ten czekoladowy brąz, a 2 razy do roku wybieram się do fryzjera i robię włosy po całości. Ale nie pytajcie mnie, jaka to jest farba, ponieważ zawsze jest jakaś inna, zawsze jest to jakaś mieszanka. W każdym razie przy tak długich włosach, no niestety trzeba też je przeciągać właśnie farbą po całości, żeby dobrze wyglądały. Oczywiście przy okazji, jak zawsze jestem na farbowaniu fryzjera, to wykonuję jakieś dodatkowe zabiegi, ale za każdym razem są to inne zabiegi, więc o tym dzisiaj wam nie będę opowiadać. Przedstawię wam natomiast pielęgnację, którą mam tutaj już naszykowaną. Tak naprawdę kroki w mojej pielęgnacji są takie same od lat, czyli mycie, odżywki, maski, peeling skóry głowy i stylizacja włosów. Chociaż muszę wam powiedzieć, że od jakiegoś czasu nie prostuję moich włosów. One są takie naturalnie kręcone, lekko kręcone. Ci, którzy widzieli moje Instastory z wakacji z Włoch, to doskonale wiedzą, jak wyglądają moje włosy bez stylizacji, bo pokazywałam wam wiele razy. We Włoszech odpuściłam sobie całkowicie suszarkę, jakąkolwiek stylizację i wtedy mogliście widzieć takiego lwa, dosłownie lwa z tymi moimi szalonymi włosami, lekko kręconymi. Dostałam wtedy od was bardzo dużo wiadomości, że wyglądam super i powinnam zostawić takie włosy i nic przy nich nie robić. Ja niestety nie czuję się do końca dobrze właśnie w takich włosach, więc wolę, żeby one były wyciągnięte na szczotce, więc od jakiegoś czasu, słuchajcie, nie stosuję prostownicy i tylko jedyne co robię, to suszę moje włosy, wyciągam je na szczotce i tyle. Zaczynamy od takiej pielęgnacji codziennej, a w sumie to co drugi dzień. Ze względu na to, że moje włosy są długie, jest ich dosyć dużo, mimo tego, że są cienkie, to ja nie myję moich włosów codziennie. Nie ma takiej opcji, słuchajcie, za dużo czasu mi to zajmuje, suszenie tych włosów, mycie tych włosów, te wszystkie kroki pielęgnacyjne, więc to co ja robię, to myję moje włosy co drugi, czasami co trzeci dzień. Tego dnia, kiedy myję włosy, one są po prostu cały dzień rozpuszczone, natomiast następnego dnia związuję włosy albo w kucyk, albo w koczka. Na moim kanale są już filmy, gdzie pokazuję wam, jak robię kucyk, taki wysoki kucyk właśnie przy takiej dużej ilości włosów, ale jest też film, gdzie pokazuję wam, jak robię koczek. Czasami mnie dopytujecie właśnie gdzieś w komentarzach pod różnymi filmami, jak zrobiłam taką fryzurę, jak robię ten kucyk, że tutaj włosy są uniesione, więc oczywiście w opisie do dzisiejszego filmu będziecie mieć linki do tych filmów, gdzie pokazuję co i jak. Natomiast ostatnio też padły pytania, czy mogłabym powiedzieć wam, jak ja to robię, że moje włosy są takie uniesione od nasady. No i tak stwierdziłam, że dzisiaj, słuchajcie, zrobię film o mojej pielęgnacji, ale przygotuję też dla was oddzielny materiał, gdzie pokażę wam, co robię, że moje włosy są właśnie takie, o, jak widzicie, uniesione u nasady, że one się tak, wiecie, tutaj podnoszą. Także będzie jeszcze jeden film w tym temacie, a dzisiaj kroki pielęgnacyjne, kosmetyki, które stosuję. No i właśnie, kiedy myję moje włosy, myję je dwa razy. To jest dla mnie taka podstawa, ale też dlatego, że używam środków do stylizacji włosów, jak na przykład lakier i używam go dosyć dużo, ale zaraz wam o tym opowiem. Więc muszę te moje włosy dokładnie doczyszczać. Pierwszy krok jest to mycie samych włosów. Mycie końcówek, mycie samych włosów, zmywanie z nich brudu, tego co się na tych włosach zbiera w ciągu dnia, właśnie tego lakieru, którego nakładam bardzo dużo, różnych odżywek, szamponów i tak dalej, wszystko to co zbiera się na włosach, więc najpierw jest ich mycie. Kolejnym krokiem jest mycie skóry głowy. I teraz tak, w tym pierwszym kroku, czyli w tym myciu włosów, stosuję szampon. Szampon od marki Kevin Murphy, jest to szampon, który też chroni kolor włosów.
Ja generalnie już od jakiegoś czasu pokazuję Wam produkty marki Kevin Murphy, które stosuję, ponieważ stosuję je regularnie. Co prawda zmieniam trochę dobór tych kosmetyków w zależności od potrzeb moich włosów, też troszkę od sezonu, bo na przykład w okresie letnim stosowałam serię intensywnie nawilżającą, też ze względu na to, że przebywałam bardzo długo we Włoszech, tam jest wyższa temperatura, intensywne słońce, kąpiel w morzu i tak dalej, więc te moje włosy potrzebowały właśnie takiej dawki intensywnego nawilżenia. A w tej chwili, czyli od powrotu z Włoch, stosuję właśnie serię różową, serię, która jest poświęcona włosom farbowanym. I tutaj pojawił się szampon i pojawiła się odżywka, ale odżywce zaraz. Więc w tym pierwszym kroku myję moje włosy właśnie przy pomocy szamponu takiego chroniącego kolor, a następnie w drugim kroku, kiedy myję już skórę głowy, sięgam po taki oto szampon, szampon marki K18. Jest to szampon, który utrzymuje odpowiednie pH naszej skóry, dodatkowo wygładza włosy, zawiera bardzo fajne, ciekawe substancje aktywne, mikrocząsteczki opatentowanego peptydu K18 Peptide. Bardzo fajny produkt, bardzo też wydajny, taki powiedziałabym dosyć gęsty, super się pieni, bardzo ładnie, delikatnie pachnie, no i fajnie doczyszcza skórę głowy, ale przy okazji też nie podrażnia jej, nie powoduje, że dochodzi do jakiegoś swędzenia, że się drapiecie, że cokolwiek, nic absolutnie się nie dzieje. Tutaj też zaznaczę, że w mojej pielęgnacji pojawiają się głównie produkty profesjonalne. Ja nie stosuję kosmetyków naturalnych do mycia włosów, do pielęgnacji skóry głowy, dlatego że mam później po takich produktach bardzo duże problemy z włosami, moje włosy się plączą, moje włosy są średnio porowate, więc też muszę uważać, jakie produkty stosuję. Nie lubię, kiedy włosy ciężko się rozczesują, nie lubię, kiedy się plączą, po takich produktach naturalnych te włosy tracą blask. Nie, absolutnie nie. W mojej pielęgnacji są produkty profesjonalne już od wielu, wielu lat i one też sprawiają, że te włosy są w dobrej kondycji, że ładnie błyszczą, że nie mam absolutnie żadnego problemu z rozdwojonymi końcówkami. Słuchajcie, ja już nie wiem, naprawdę, słuchajcie, od lat nie mam tego problemu. Rozdwojone końcówki, ja nawet mogłabym powiedzieć, że nie wiem, co to jest. Także produkty profesjonalne to jest to, na co ja stawiam. Oczywiście, że produkty do pielęgnacji włosów, produkty profesjonalne są dużo droższe niż kosmetyki drogeryjne, niż kosmetyki naturalne, ale tutaj płacimy za coś, tak? Płacimy za produkty, które są skuteczne, które bardzo fajnie działają, które podtrzymują efekty na przykład zabiegów, które wykonujecie w salonach fryzjerskich. Także jak najbardziej tak. Czyli przypominam, mycie w dwóch krokach, produkt do ochrony koloru i produkt do mycia skóry głowy. Idziemy dalej. Po takim myciu moich włosów i skóry głowy nakładam odżywkę na końcówki. Tylko i wyłącznie na końcówki, zawsze po myciu. I aktualnie jest to również odżywka z różowej serii od marki Kevin Murphy, czyli ta odżywka, która chroni kolor włosów. I tutaj jeszcze na chwilę zatrzymam się przy tych dwóch produktach, ponieważ szampon ma bardzo lekką konsystencję, natomiast odżywka jest dużo gęstsza i odżywka jest naprawdę bardzo wydajna, szampon, no powiedziałabym tak średnio, gdybym miała go stosować w dwóch etapach mycia, to na pewno szampon skończyłby mi się szybciej niż odżywka. Dlatego też ja lubię łączyć i stosować dwa szampony, później nakładam odżywkę, lekko odsączam moje włosy, a następnie przechodzę do kolejnych kroków pielęgnacyjnych. Po umyciu, po lekkim odsączeniu moich włosów, rozczesuję je i tutaj Wam też pokażę, bo bardzo często o to pytacie, szczotka, którą aktualnie stosuję i to jest szczotka, którą stosuję też od już dłuższego czasu, jest to szczotka marki Sisley. Sisley, ale z tej gamy pielęgnującej do włosów. To jest szczotka, która ma tutaj takie plastikowe dzyndzelki zakończone kuleczkami, ale w środku ma też włosie, dzięki czemu mogę ją stosować również wieczorem. Później Wam powiem, co i jak. Jesteśmy na razie przy tym myciu i pielęgnacji. Ok, kiedy włosy są już rozczesane, sięgam po kurację.
po wcierkę. Pokazywałam Wam ten produkt już jakiś czas temu w jednym z moich daily vlogów. Jest to Illa Hair. Najnowszy produkt, który pojawił się w ofercie marki Evoe Farm. Wcierka do włosów, która jest przeznaczona do stosowania przez 5 tygodni, zamknięta właśnie w takich buteleczkach. Jedna buteleczka starcza nam na jeden tydzień kuracji. Ja już jestem przy 4 tygodniu, więc za chwilę będę Wam mogła opowiedzieć nieco więcej o tym produkcie. Cały czas stosuję, nakładam, aplikuję sobie przy pomocy takiej pipetki szklanej, którą tutaj mamy właśnie w buteleczce. O, tę wodnistą formułę na skórę głowy, kiedy włosy oczywiście są jeszcze mokre, aplikuję ją na środek, tutaj po bokach i z tyłu głowy, a następnie robię masaż, czyli jak sama nazwa wskazuje, wcieram wcierkę. O, żeby to było jasne. Przy pomocy właśnie takiej oto łapki, łapki, którą można kupić na przykład w Rossmanie. I na moim Instagramie pojawiła się rolka, pojawił się Reels, gdzie pokazuję Wam dokładnie krok po kroku, jak stosuję ten preparat na skórę głowy. Ważne jest to, żeby właśnie dobrze rozmasować wcierkę, a później można przejść do stylizacji, do pielęgnacji stylizacji włosów. Natomiast to jest taki produkt, który możecie stosować rano, wieczorem, na włosy mokre, na włosy suche i ja tak właśnie robię. Ale co jest istotne, trzeba stosować go codziennie. Czyli w dniu, kiedy myję moje włosy, nakładam wcierkę Illa Hair na jeszcze taką właśnie wilgotną skórę głowy. Natomiast w dni, kiedy włosów nie myję, nakładam wcierkę wieczorem po pielęgnacji twarzy, rozprowadzą ją na włosy suche, również ją wmasowuję przy pomocy tej łapki i tyle. Bardzo podoba mi się w tej wcierce to, że ona ma właśnie taką wodnistą formułę. Absolutnie nie ma tutaj mowy o jakimkolwiek przetłuszczeniu włosów, obciążeniu włosów. Nic się takiego, słuchajcie, nie dzieje. Ona też bardzo fajnie się wchłania. No i to, co przemawia za nią, to przede wszystkim skład. Skład genialny, plus badania, skuteczność potwierdzona w badaniach, także stosuję. Na razie więcej Wam nic nie powiem. Link do tej wcierki będziecie mieć oczywiście, jak do wszystkich produktów, będziecie mieć w opisie dzisiejszego filmu. Ale spodziewajcie się, że będzie film, w którym podsumuję Wam efekty 5 tygodni kuracji. Dobra, nakładam wcierkę, robię masaż, a następnie spryskuję moje włosy przy pomocy takiego sprayu, takiej kuracji nawilżającej, odbudowującej od marki Kevin Murphy. To już jest moje drugie opakowanie, bardzo fajnie się sprawdza. I kiedy już spryskałam właśnie moje włosy, jeszcze je przeczesuję, żeby dokładnie rozprowadzić tę oto odżywkę i zabieram się za suszenie. Tak jak wspomniałam Wam wcześniej o stylizacji, o suszeniu moich włosów, opowiem Wam w oddzielnym filmie, natomiast bardzo często padają pytania, jaką suszarkę stosuję. Ja wiem, że w tej chwili wszyscy zachwycają się suszarkami Dysona, ja takiej suszarki jeszcze nie posiadam, ale zastanawiam się nad jej zakupem i może właśnie przetestowaniem, stworzeniem może jakiegoś filmu tutaj dla Was i pokazaniem, czy rzeczywiście tak droga suszarka jest warta tego, żeby w nią zainwestować. Ja natomiast od lat korzystam z suszarki właśnie takiej różowej od marki Philips. Jest to suszarka Moisture Protect, wersja Ionic. I ja powiem Wam szczerze, że jestem z tej suszarki bardzo zadowolona. Nie jestem zadowolona z prostownicy z tej samej serii. Natomiast suszarka sprawdza się u mnie bardzo dobrze. Tak jak powiedziałam, wyciągam włosy na szczotce, suszę. A później to, co robię, to jest taki etap wykończeniowy i tutaj pojawiają się dwa produkty. Dwa produkty, które mają wygładzić delikatnie moje włosy, żeby nie puszyły się, żeby też były takie błyszczące, ładnie wyglądały. Jeden produkt, stosuję je, słuchajcie, zamiennie. Jeden produkt jest to marka Kevin Murphy i to jest taki żelowy olejek, bardzo fajny produkt. On też super produkt. No to ja bym powiedziała, że to jest taki olejek kuracja, on też świetnie wpływa na włosy, które mają problem z rozdwojonymi końcówkami. Dostałam od Was bardzo dużo wiadomości do skrzyneczki na Instagramie, kiedy opowiadałam Wam troszeczkę o produktach marki Kevin Murphy, że Wy też stosujecie, jesteście zachwycone. Niesamowicie wydajny, świetny produkt. Albo sięgam po olejek od marki Babo.
wygładzający eliksir do włosów. On przepięknie pachnie, więc jeśli chcę na przykład, żeby moje włosy miały jeszcze taki ładny, na dodatkowy zapach na wietrze, który się roznosi, to wtedy właśnie sięgam po ten olejek. Co prawda już mi się prawie kończy, ale jest też naprawdę bardzo fajny, skuteczny, daje piękny efekt na włosach. I to by było tyle, jeśli chodzi o taką dzienną pielęgnację, kiedy rozmawiamy właśnie o myciu. Natomiast wspomniałam Wam o tym, że wieczorem po umyciu mojej skóry, zawsze kiedy mam troszeczkę więcej czasu, stosuję właśnie wcierkę i lacher od marki Evoe Farm. Ale jeśli mam takie dni, że włosy mam związane i oczywiście mam na nich sporą ilość lakieru do włosów, to zanim nałożę wcierkę, zanim zaopiekuję się moimi włosami, to jeszcze je przeczesuję. Dokładnie je przeczesuję przy pomocy tej szczotki, a tak naprawdę wyczesuję z niej wszystko, wyczesuję z moich włosów wszystko to, co na nich się zebrało. Właśnie dzięki temu, że mamy tutaj te dodatkowe takie włoski, to włosie, które też pięknie włosy wygładza i je oczyszcza. A lakier, po który sięgam od wielu, wielu już lat, to jest lakier, który też Wam pokazuję bardzo często, kiedy rozmawiam sobie o moich włosach, to jest marka Nivea. Nivea, właśnie ta wersja granatowa Care and Hold z pantenolem, z witaminą B3. Dlaczego ten lakier? Dlatego, że to jest jeden z niewielu lakierów do włosów, który nie zostawia na moich ciemnych włosach takiego białego pyłku. Ja tego nie znoszę, nie lubię i spotykam się z tym bardzo często, jeśli rozmawiamy o produktach takich drogeryjnych, ale również profesjonalnych. No niestety. Więc przetestowałam ogromną ilość lakierów i regularnie już od naprawdę długiego czasu wracam do tego lakieru z Nivea. Jestem z niego bardzo zadowolona. On się świetnie sprawdza w dniach, kiedy właśnie mam włosy spięte w koczek albo na przykład mam kucyk. Natomiast nie stosuję lakieru w takie dni, kiedy mam włosy rozpuszczone. Nie mam takiej potrzeby, nie chcę też tych moich włosów dodatkowo jakoś obciążać. Kiedy one mają przerwę od kucyka, kiedy mają przerwę od koczka, no to wtedy żyją, jak ja to mówię, własnym życiem. Ale jest jeszcze pielęgnacja dodatkowa i już Wam opowiadam, co i jak. Pielęgnacja dodatkowa moich włosów to jest przede wszystkim taki produkt, po który też sięgam już od wielu, wielu lat, a tak naprawdę od momentu, kiedy on się pojawił w sprzedaży i też Wam o nim często opowiadam. To nie może być nic innego jak właśnie ten peeling. Peeling od Bandy serii Tricho Aesthetic, czyli ten trychologiczny peeling złuszczający do skóry głowę. Może dzisiaj nie będę Wam już opowiadać o tym produkcie, bo zrobię to naprawdę już, słuchajcie, w każdym chyba moim filmie na temat pielęgnacji włosów, ale tak, jest to kosmetyk, do którego wracam regularnie, kupuję go w Hebe, kupuję go regularnie, stosują go moi znajomi, stosuje go moja rodzina, wszyscy po niego sięgają, jest świetny i nie zamierzam go wymieniać. Dwa razy w miesiącu nakładam produkt, nakładam peeling na skórę głowy, masuję, zostawiam na 10 minut, a potem włosy myję. I dwa kosmetyki dodatkowe, które też pojawiają się w mojej pielęgnacji, to są maski. No ich nie mogłoby zabraknąć. Jedną z takich masek jest maska od Moroccan Oil. To też jest kosmetyk, do którego wracam regularnie od wielu, wielu lat. To jest najlepsza maska, z jaką kiedykolwiek się spotkałam, ale potwornie droga, słuchajcie. I co jakiś czas cena tej maski rośnie, ale ona jest warta tych pieniędzy, bo to jest maska, która odżywia, ale przede wszystkim regeneruje włosy. Nie wolno jej nakładać przed farbowaniem. Zostawiam ją dosłownie na kilka minut. Ja robię tak, że, o tutaj sobie sięgnę, nakładam maskę na włosy, zawijam włosy w taki turban, który kiedyś dostałam w jednej z paczek PR-owych od marki Bandy. Super się sprawdza, zawijam włosy, troszeczkę je podsuszam, a później je po prostu myję i po takiej już pielęgnacji nie nakładam odżywki, bo oczywiście nałożyłam tę maskę od marki Moroccan Oil. I maska, która pojawiła się u mnie w pielęgnacji
właśnie chyba w sierpniu, bo zabrałam ją między innymi ze sobą do Włoch i ratowała moje włosy. To jest maska marki K18, świetna maska, którą zostawiamy z kolei na 4 minuty na naszych włosach. Nie spłukujemy jej, a po tych 4 minutach przechodzimy do suszenia i do stylizacji włosów. Cudowna, słuchajcie, cudowna jest ta maska. Mimo tego, że małe opakowanie, ale to jest bardzo wydajny produkt, bardzo fajny produkt. No i oczywiście maski nie stosujemy codziennie, więc ja sobie robię takie kuracje z maskami. W jednym tygodniu na przykład stosuję tę, a w drugim tygodniu tę. Raz na jakiś czas po prostu wymieniam sobie te maski. Widzę, czego potrzebują moje włosy i wtedy dobieram maskę, ale tak jak mówię, to jest raz w tygodniu, kiedy robię sobie taką dodatkową kurację, wieczorem, kiedy mam więcej czasu i tak naprawdę, tak patrzę na to wszystko, a jeszcze chciałam wam powiedzieć, że przy okazji jak nakładam maskę, to jeszcze rozczesuję moje włosy przy pomocy takiego grzebienia. On już mi się trochę wygiął. Powiem wam, że to jest grzebień, po który sięgam też już, który mam już od wielu, wielu lat z marki The Body Shop. On jest fajny, bo on ma właśnie takie szeroko rozstawione ząbki i super sprawdza się przy moich włosach do rozczesywania maski, do rozprowadzania jej właśnie po całej długości. Zostawiam, zawijam w turban, podgrzewam troszkę włosy, a później zmywam. Także jeszcze ten grzebień i tyle, słuchajcie, doszliśmy do końca. Jak widzicie, trochę tych produktów pielęgnacyjnych jest w tej mojej rutynie związanej z włosami, ale to są takie perełki, to są takie produkty, które naprawdę dobrze u mnie się sprawdzają. Produkty, które też bardzo często pokazuję wam w filmach i widzicie, że regularnie do nich wracam. Jestem zadowolona z mojej pielęgnacji i na razie nie zamierzam nic zmieniać, żadnych kosmetyków. Jestem ciekawa, jak będzie dalej w okresie zimowym. Na razie moje włosy są naprawdę w dobrej kondycji, chociaż stosuję wcierkę od Illa Hair, ponieważ po wakacjach moje włosy trochę intensywniej wypadały i zależało mi na tym, żeby zahamować ten proces wypadania, ale no wiadomo, włosy rosną w swoim naturalnym cyklu, więc też wypadają, więc to nie jest tak, pamiętajcie o tym, że nie zatrzymacie procesu wypadania włosów. Możecie go zmniejszyć, jeśli to jest takie nadmierne wypadanie, tak? Poza tym też zależy mi na tym, żeby moje włosy troszeczkę były grubsze. Nie wykonuję żadnych zabiegów w tej chwili w salonach kosmetycznych, w salonach fryzjerskich. Nie robię żadnych zabiegów z medycyny estetycznej na skórę głowy, żadnych mezoterapii, żadnych stymulatorów. Na razie nie mam takiej potrzeby. Stosuję Illa Hair, żeby zobaczyć, jakie będą efekty i wam o nich opowiedzieć. Ale no widzicie, no moje włosy wyglądają tak, jak wyglądają. Często też piszecie, że powinnam częściej pokazywać się w rozpuszczonych włosach. Ale wiecie, czy to jest tak, że czasami to nagrywanie filmów wypada akurat w dni, kiedy ja mam włosy związane? Natomiast postaram się, żeby rzeczywiście trochę częściej pokazywać wam się w tych rozpuszczonych włosach. Chociaż zamierzam je w najbliższym czasie nieco skrócić, bo już są bardzo długie i rosną te moje włosy jak szalone. Zresztą też mi często o tym piszecie. Kochani, dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Teraz już wiecie, jak wygląda moja aktualna pielęgnacja i jak będzie wyglądała przez najbliższy czas. Za jakiś czas, może w okresie wiosennym, zobaczymy, zrobię wam aktualizację. Na razie nie planuję nic zmieniać, tak jak powiedziałam. Linki do produktów, o których wspominałam, postaram się zostawić wam w opisie do dzisiejszego filmu. Jeśli macie jakieś pytania, to oczywiście zostawiajcie w komentarzach, a my widzimy się w kolejnej publikacji. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia. Pa!